Nazywam się Alan Finger. Uczę jogi od ponad 38 lat. Jestem twórcą programu Szkoła Jogi. Najlepsi z moich instruktorów prezentują ćwiczenia jogi odpowiednie dla wszystkich poziomów zaawansowania. W dzisiejszym programie Jennifer Manas pokaże nam, że joga to nie tylko ćwiczenia rozciągające. Prawdziwa joga to kompletny program rzeźbienia całego ciała. Zaczynamy. Znajdźcie sobie trochę miejsca i przygotujcie się do ćwiczeń, które odmienią wasze życie. Szkoła jogi. Witajcie w Szkole Jogi. Nazywam się Jennifer Manas, a towarzyszy mi doświadczony instruktor jogi Douglas Stewart. Jesteśmy w Grand Lido de Sanssouci na pięknej Jamajce. Wielu z nas sądzi, że joga polega na rozciąganiu się i ćwiczeniu elastyczności. W rzeczywistości joga zwiększa również naszą siłę fizyczną. Nie tylko górnych partii ciała, ale całego organizmu. W dzisiejszym programie będziemy rzeźbić i kształtować mięśnie, na których zależy Wam najbardziej. Od stóp do głowy, a więc zaczynamy. Przejdźmy do pozycji kota. Sprawdzamy naszą postawę, dłonie rozstawiamy na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. Podkulamy stopy. Wykonując wdech, unosimy tułów i wyginamy kręgosłup, opuszczamy ramiona, robimy wydech, kładziemy stopy płasko na macie, wciągamy brzuch i wyginamy kręgosłup w łuk. Wdech. Rozciągamy się i wyginamy w łuk, podwijamy stopy. Wydech, prostujemy stopy, wyginamy plecy w łuk, opuszczamy głowę. I jeszcze raz. Wdech, wyciągnięcie ciała w łuk. Wykonujemy wydech, prostujemy stopy, wyginamy plecy w łuk i opuszczamy głowę. Po skuleniu stóp, wyprężeniu kręgosłupa i opuszczeniu ramion robimy wydech i unosimy kolana oraz biodra, przechodząc do pochylonej pozycji psa. Opadamy na kolana, wracamy do pozycji kota, wypinamy klatkę piersiową, a wypuszczając powietrze, naprężamy mięśnie dolnych partii ciała, unosząc biodra do góry. Wykonując wdech, opadamy na kolana, wyprężamy kręgosłup, wypinamy klatkę piersiową, naprężamy ręce. Wydech. Unosimy biodra, przechodząc do pozycji pochylonej. Zatrzymujemy się i oddychamy. Na początek nie prostujemy całkowicie kolan. Wielu z nas ma słabo rozciągnięte ścięgna nóg, dlatego bądźmy ostrożni. Teraz zajmiemy się naszymi łydkami. Wykonując wdech, naprężamy łydki i wspinamy się na palce. Wydech i powrót. Wdech i do góry. Wydech i powrót. Równomiernie oddychamy. Wdech do góry, wydech do dołu. Teraz powoli opadamy na kolana. Wykonamy wypad. Stawiamy stopę między dłońmi w jednej linii. Kładziemy najpierw jedną, a potem drugą dłoń na biodrze i powoli przesuwamy je na biodra, sprawdzając, czy biodra są ustawione prosto. Podkulamy stopę i powoli zaczynamy wstawać z klęku. Po chwili lekko uginamy tylną nogę w kolanie i wciągamy brzuch. Jesteśmy wyprostowani i nie pochylamy się do przodu. Rzeźbimy mięśnie, Douglas. Wdech, prostujemy przednią nogę, wydech, uginamy ją. Wdech, prostujemy, wciągamy brzuch. Wydech, uginamy. I jeszcze raz. Wdech, prostujemy przednią nogę, robimy wydech i uginamy. Teraz wyciągamy ramiona w bok i unosimy do góry. Opuszczamy tylną stopę na matę i obracamy, przechodząc do drugiej pozycji wojownika, jednocześnie wyciągając proste ramiona na boki.
Teraz sprawdzamy naszą postawę. Przednie kolano musi być skierowane idealnie do przodu. Mięśnie nóg są aktywne, tułów wyprostowany, ramiona rozłożone na boki, co ułatwia głębokie oddychanie. Znakomicie. Teraz trochę ruchu. Wykonując wdech, prostujemy przednie kolano i unosimy ręce do góry, a wypuszczając powietrze, uginamy kolano i opuszczamy ramiona. Wdech, uniesienie, wyciągnięcie brzucha, wydech, ugięcie kolana i opuszczenie ramion. I jeszcze raz. Napinamy mięśnie nóg, prostując kolano i unosząc ramiona. Wydech, zginamy kolano, rozkładamy ramiona. Wyrównujemy oddech. Wykonując wydech, ustawiamy dłonie po obu bokach stopy. Wracamy do wykroku. Następnie cofamy stopę do tyłu i opieramy się na dłoniach oraz stopach. W takiej pozycji naprężone są nie tylko mięśnie górnych części ciała, ale również brzuch i nogi. Naprężamy udę i unosimy się na palcach, wciągamy brzuch. Wykonujemy wdech i wypuszczając powietrze przechodzimy do pozycji pochylonej. Świetnie. Oddychamy. Dłonie płasko na ziemi podpierają ciało. Zaczynamy angażować nogi. Z całej siły napinamy mięśnie ud, jeszcze wyżej unosząc nasze biodra. Teraz możemy zacząć opadanie na podłoże. Kiedy wasze pięty dotkną maty, choć może jeszcze nie teraz, kiedyś na pewno. Douglas jest naprawdę świetnie rozciągnięty. Wykonując wdech, patrzymy przed siebie. Przy wydechu stawiamy teraz lewą stopę między dłońmi. Kładziemy najpierw jedną, potem drugą dłoń na udzie. Powoli przesuwamy dłonie na biodra. Opieramy się na palcach tylnej stopy i prostujemy kręgosłup. Wykonując wdech, powoli prostujemy lewe kolano, wciągamy brzuch i prostujemy kręgosłup. Wykonując wydech, uginamy kolano, pamiętając o napięciu mięśni brzucha. Wykonując wdech, napinamy mięśnie, unosząc się, wypuszczając powietrze, uginamy kolano. Jeszcze raz. Wdech, wyprostowanie kolana, wydech i ugięcie. Tym razem wykonując wdech, unosimy ramiona w bok i do góry. Wykonując wydech, przechodzimy do pozycji wojownika, rozkładając ramiona na boki. Sprawdzamy naszą postawę, wyrównujemy oddech, napinamy brzuch i kontynuujemy. Wykonując wdech, prostujemy kolano i unosimy ramiona. Wypuszczając powietrze, uginamy kolano. Wdech do góry, wydech, ugięcie kolana. I jeszcze raz. Wdech, wyprostowanie kolana, wydech, ugięcie. Oddychamy głęboko. Wypuszczając powietrze, opieramy stopy na ziemi. Przechodzimy do wykroku. Cofamy stopę do tyłu i przyjmujemy pozycję psa. Teraz podchodzimy do dłoni, uginamy kolana i wykonujemy fotelik. Prostując nogi, unosimy ramiona bokiem do góry. Zatrzymujemy się na moment, ściskamy uda i napinamy mięśnie brzucha. Wykonując wydech, przenosimy ramiona do tyłu, pochylając klatkę piersiową do przodu. Unosimy się, wykonując wdech. Kształtujemy całą dolną część ciała. Wydech, ramiona do tyłu i prosty kręgosłup. Wdech, prostujemy nogi, unosimy ramiona, oddychamy głęboko. Wydech, przeniesienie ramion do tyłu. Wdech, do góry. Wydech i do dołu. I jeszcze raz. Wdech, ramiona do góry. I tym razem stajemy prosto i opuszczamy ramiona wzdłuż ciała. Instruktorzy jogi osiągają stan spokoju ciała i ducha, automatycznie regulując swój oddech. Teraz położymy się na macie. Zaczniemy od tak zwanej kobry. Ustawiamy dłonie na ziemi przy klatce piersiowej i ściągamy łokcie do tyłu, eliminując napięcie w barkach.
Opieramy się teraz na podbiciach stóp i biodra. Wykonując wdech, napinamy mięśnie pleców, odchylając tułów do tyłu. Oddychamy głęboko. Czujemy, jak nasze ciało rozciąga się i pracują mięśnie pleców. Świetnie, Douglas. Wdech i wydech. Teraz wykonamy wysoką kobrę. Powoli naciskając dłońmi, unosimy się do góry. Sprawdzamy, czy dłonie są rozstawione na szerokość ramion. Wypinamy do przodu klatkę piersiową, napinając mięśnie górnej części ciała, aby zachować równowagę. Teraz napinamy mięśnie ud i unosimy kolana. Wykonując wdech, czujemy, że całe ciało pracuje, aby utrzymać nas w tej pozycji. Jeszcze jeden wdech i wydech. Opuszczamy kolana, powracamy do klęku podpartego. Następna pozycja. Cofamy do tyłu lewą nogę. Wewnętrzną stronę stopy kładziemy na macie. Powoli spoglądamy do dołu, sprawdzając, czy ciężar ciała opiera się na prawej dłoni rozłożonej na macie. Teraz unosimy lewe ramię w bok i do góry. Spójrzmy, jak to robi Douglas. Na początku patrzymy do dołu, co ułatwia utrzymanie równowagi. Ramiona są wyciągnięte, a środkowa część ciała jest naprężona. Brzuch wyciągnięty, pośladki napięte. Żeby utrudnić ćwiczenie, możemy powoli zacząć unosić lewą nogę. Wspaniale. Wdech i wydech. Opuszczamy nogę. Wracamy do klęku podpartego. Druga strona. Cofamy do tyłu prawą nogę. Krawędź stopy kładziemy na macie. Patrzymy na swoją lewą dłoń. Opierając się na niej, unosimy prawe ramię w bok i do góry. Czujemy, że unoszą się nasze biodra i pracują wewnętrzne części ud. Ramiona są wyciągnięte, oddech równy. Ja postawię stopę na macie, ale jeśli chcecie utrudnić ćwiczenie, możecie unieść nogę do góry, czerpiąc korzyści z tego trudnego ćwiczenia. Jeszcze chwilę. Wydech i powracamy do klęku podpartego. Świetnie. Na moment przechodzimy do pozycji foki, siadając na piętach i wyciągając ramiona przed siebie. Wykonujemy wdech, po chwili wydech. To było trudne ćwiczenie. Zawsze, gdy chcemy odpocząć, wyrównać oddech i nabrać sił, możemy przejść do tej pozycji. Wracamy do klęku podpartego. Teraz przygotujemy się do stania na głowie. Opieramy się na przedramionach i splatamy dłonie, tworząc solidną podstawę tej pozycji. Podkulamy stopy i powoli unosimy biodra. Pomału. Na początku nie prostujemy kolan całkowicie, żeby nie zerwać ścięgna. Oddychamy. Czujemy, jak rozciąga się kręgosłup, a mięśnie górnej części ciała pracują, aby utrzymać nasze ciało. Możecie pozostać w tej pozycji i oddychać, ale możecie utrudnić to ćwiczenie, powoli unosząc prawą nogę do góry. Napinamy mięśnie, unosząc wyprostowaną nogę. Znakomicie. Wdech i wydech. Opuszczamy nogę, teraz druga strona. Wdech, unosimy drugą nogę, zatrzymanie, doskonale. Mięśnie są napięte i utrzymują naszą nogę w górze. Wydech, opuszczamy nogę. Jeszcze raz, wdech, unosimy drugą nogę. Wydech, opuszczamy. I jeszcze raz, wdech do góry. Wydech. Opuszczamy.
Teraz wykonamy tak zwanego delfina. Minimalnie przesuwamy stopy do tyłu i powoli opuszczamy biodra, aż znajdą się w pozycji poziomej. Zauważmy, że napinamy środkową część ciała, brzuch i nogi. To trudne ćwiczenie. Wzbogacamy je. Wdech, a przy wydechu uginamy kolana. Teraz rzeźbimy pośladki. Wdech, unosimy kolana, potem prostujemy nogi. Wydech, uginamy nogi w kolanach. Wdech, wyprostowanie. Wydech, ugięcie. Jeszcze raz. Powracamy do klęku podpartego i odpoczywamy w pozycji foki. Głęboko oddychamy. Powoli siadamy na piętach. Przenosimy nogi do przodu. Sprawdzamy pozycję. Przyciągamy pięty dość blisko do pośladków i chwytamy dłońmi nasze podudzia, co ułatwi nam utrzymanie równowagi. Powoli unosimy stopy nad matę. Balansujemy na naszych kościach ogonowych. Klatka piersiowa jest uniesiona do góry, co ułatwia nam oddychanie. Ściskamy kolana i wewnętrzne strony udu. Utrudniamy ćwiczenie, ustawiając łydki równolegle do podłoża. Jeśli możemy, wyciągamy ręce przed siebie. Jeśli nie, spokojnie pozostajemy we wcześniejszej pozycji. Wdech. Wykonując wydech, opuszczamy nogi i obejmujemy kolana ramionami. Joga uwrażliwia nas na reakcję naszego ciała na stres. Wsłuchajmy się w nasz organizm. Teraz wyciągamy nogi przed siebie. Ponieważ cały czas naprężaliśmy dzisiaj mięśnie, teraz wykonamy skłon, aby je rozciągnąć. Na początek przenosimy ramiona za plecy, opierając się na czubkach palców. Wypinamy klatkę piersiową. Teraz lekko uginamy kolana i zaczynamy pomału pochylać się do przodu. Możemy zgiąć kolana, gdyż większość z nas ma słabo rozciągnięte ścięgna. Klatka piersiowa jest wypięta, plecy proste, oddech równy. Ja pozostanę w tej pozycji. Bardziej rozciągnięte osoby mogą przenieść ręce przed siebie, uchwycić dłońmi stopy i przycisnąć brzuch do ud. Znakomicie. Pamiętajmy o równym oddechu. Nieważne, jak głęboki wykonamy skłon. Poznajemy granice naszych możliwości i rozciągamy nasze ścięgna. Teraz powoli podnosimy się i siadamy po turecku. Dociągamy piętę do pośladka, drugą nogę stawiamy wzdłuż pierwszej. Opieramy ręce wierzchem na kolanach i zamykamy oczy. Siedzimy idealnie wyprostowani. Po dzisiejszym treningu czujemy, jak mięśnie podtrzymują nasze ciała. Dzisiaj koncentrowaliśmy się na rzeźbieniu mięśni, na których najbardziej Wam zależy. To był kompletny, dość forsowny trening. Dziękuję za udział w ćwiczeniach. Nazywam się Jennifer. Zapraszam na następny odcinek Szkoły Jogi. Niech pokój będzie z Wami. Opracowanie wersji polskiej Synthesis Media, tekst Dariusz Makulski, czytała Jolanta Niewiadomska.